27 kwietnia w Domu Kultury w Rybniku Chwałowicach odbył się czwarty już koncert z cyklu Nasza Muzyczna Podróż. Przed koncertem trwały intensywne próby akustyczne i oświetleniowe. Do mikrofonu śpiewajcie, dziewczyny. Sam koncert był podsumowaniem działalności muzycznej dzieci i młodzieży na co dzień uczęszczających na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury. Młodzi artyści przy pełnej widowni zaprezentowali się w występach solowych i zespołowych pod kierunkiem swoich nauczycieli. Podczas występów wyróżniający się wychowankowie zostali uhonorowani nagrodą dyrektora MDK. Wyróżnienie to otrzymali Pola Derner, Ania Rzeszut, Emilia Trębacz, których opiekunem jest Wojciech Świerczyna, Wiktoria Kocik i Łukasz Mazurek, prowadzeni przez Mariusza Miszkurkę i Macieja Skowrońskiego, Agata Szarecka, prowadzona przez Karolinę Filec, Karolina Hozer, której opiekunką jest Mirosława Piernikarska. Na zakończenie wszyscy artyści wykonali piosenkę finałową pod tytułem Bądź gotowy dziś do drogi z repertuaru Haliny Frąckowiak. Następnie głos zabrała dyrektor MDK Barbara Zielińska, dziękując licznie zgromadzonej publiczności, wychowankom, nauczycielom i całej obsłudze. Uświetnieniem koncertu był poczęstunek przygotowany przez restaurację Avanti działającą przy Domu Kultury w Rybniku Chwałowicach.